witam wszystkich, którzy trafili na ten kanał. Mam na celu tutaj zrobienie eksperymentu na samym sobie. Na czym będzie polegał ten eksperyment, pewnie zapytacie. To muszę wam streścić pewne aspekty mojego życia z ostatnich 6-8 lat. Ostatnie, właśnie wspomniane, okres czasu spędziłem za granicą Polski, gdzie w kraju, gdzie można spożywać marihuanę. Tak więc ostatnie 6 lat mojego życia, dzień w dzień, z najdłuższą przerwą, myślę, 2 tygodni, paliłem trawę. Papierosy również, jeszcze dłużej, paczka dziennie to naprawdę było minimum. Znaczy dalej jest, dopiero wczoraj, tu dobiegamy do meritum. Wczoraj wpadłem na pomysł, by pokazać wszystkim, że tak naprawdę ogranicza nas tylko własna podświadomość i własny umysł. Ja swoim umysłem spróbuję nakreślić drogę ludzi, którzy są nieco może zagubieni, nieco przybici własną sytuacją. Pokażę wam, że to naprawdę nie jest nic trudnego. Znaczy, teraz tak mówię, może to się zmienić jeszcze, ale nawet mimo trudności myślę, że jesteśmy na tyle zoptymalizowanym stworzeniem, że potrafimy sobie z tym poradzić bez żadnego problemu. Dlatego to będzie taki eksperyment, w którym pokażę wam, jak z dnia na dzień odcinam od siebie wszystkie doraźne, doczesne używki i tym podobne na rzecz zdrowego stylu życia. That's pretty much it. I co jeszcze bym mógł powiedzieć? Może to da, ma na celu właśnie takie uświadomienie ludziom, nie tyle uświadomienie, co może pokazanie ludziom, że da się też inaczej, nie? Zresztą sam jeszcze nie mam konkretnego zamysłu, jak to będzie wyglądać. Po prostu chcę zrobić coś ze swoim życiem, a przy okazji może właśnie pokazać innym, że się da. I że to, co myślą, że jest końcem, i próbują to usprawiedliwać na różne mniej lub bardziej jakieś kulawe sposoby. No, aż zgubiłem wątek. No, ale mniej więcej streszczając, pokażę tutaj taką relację tego, jak będzie przebiegało moje odstawienie wszystkich używek, od papierosów po właśnie trawę. No, to jest taki główny zamysł, a reszta wyjdzie w praniu. Trzymajcie się. Na razie.